Hej, tu Karolina. Witajcie w moim podcaście, gdzie mam przyjemność rozmawiać z inspirującymi gośćmi ze świata zdrowia, podróży, odżywiania czy urody. To już piąty odcinek i dzisiaj powraca mój ukochany temat, czyli jedzenie. Uwielbiam jeść, uważam się za smakoszkę i interesuje mnie zarówno sfera smaku i gotowania, jak i diety i zdrowia. Dzisiaj moim gościem będzie prawdziwy ekspert, Iwona Kibil, dietetyk specjalistka od diety roślinnej, która pracuje z wegańskimi rodzinami, kobietami w ciąży, małymi dziećmi, czy też osobami stosującymi dietę roślinną jako profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Brzmi to bardzo poważnie, bardzo profesjonalnie. Dzisiaj Iwona podzieli się z nami ogromną dawką wiedzy na temat weganizmu. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będą wszelkie kontrowersje i mity związane z dietą roślinną, także porozmawiamy o soi, białku, żelazie i wapniu, czyli udowodnimy, że żercom niczego nie brakuje. Ponadto omówimy też temat tłuszczu, czy też różnych odmian weganizmu oraz ich wpływu na zdrowie człowieka. Zapraszam. Iwona, witam Cię w moim studio. Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie, jest mi bardzo miło. Ty jesteś skarbnicą wiedzy, jeżeli chodzi o dietę roślinną, dlatego jestem szczególnie podekscytowana na naszą rozmowę, ponieważ mam nadzieję, że rozwijesz różne moje wątpliwości, odpowiesz na nurtujące nas wszystkich tutaj, łącznie z naszymi słuchaczami pytania. Także zacznijmy od początku. Zanim przejdziemy do tych wszystkich pytań, pomyślałam, że zapytam Cię o takie tło, czyli o to, jak zaczęła się twoja przygoda z dietą roślinną. Hmm, jak zaczęła się ta przygoda? Wiesz co, to było dawno temu, jeszcze zanim w ogóle zostałam dietetykiem, bo ogólnie jak byłam mała, no to już myślałam o tym, żeby przejść na dietę roślinną, ale bardziej na wegetarianizm, bo nie wiedziałam w ogóle, że jest coś takiego jak weganizm, że jest to w ogóle możliwe. I ja wtedy ograniczałam już mięso, Moi rodzice zwracali na to uwagę, i po prostu też, wiadomo, że najpierw e, zmuszali mnie do tego jedzenia, a później już sobie darowali. Mama mi nawet zaczęła kotlety sojowe kupować, jak tylko te kotlety się w sklepach pojawiły. No ale to było już jakiś czas temu. A ile miałeś wtedy lat? Ehm. Byłam, nawet chyba jeszcze przed, przed liceum, ale nie było, w, znaczy ja nie byłam w gimnazjum, tylko wcześniej w podstawówce. Nie pamiętam dokładnie, na pewno było przed liceum, bo ja mieszkałam na wsi, więc wiesz, jak to bywa na wsi, ludzie hodują świnie. Mhm. Wiesz o co chodzi. I po prostu e, są takie, były takie czasy, że e, co jakiś czas był ubój tych świn, no i to na mnie bardzo wpływało, więc e, to była wtedy moja decyzja. I um, moja mama mnie um, później, tak jak mówiłam, zaczęła wspierać, ale na takiej zasadzie, że gdzieś tam mi te kotleciki kupiła, coś innego. No ale wiadomo, jak ta moja dieta się, jak ona wyglądała. No, były słodycze, był nabiał, było dużo różnych złych rzeczy. Ale próbowałaś? Próbowałam, ale to nie było tak, że ja całkowicie ograniczałam, bo nie miałam też możliwości decydowania wtedy za siebie, więc po prostu starałam się ograniczać. Jak się wyprowadziłam z domu um, po liceum, to wtedy. Starałam się bardziej ograniczać, z tym, że bardzo dużo pracowałam i miałam też dużo e, takich. No, żyłam w biegu, a w Warszawie, z tego co pamiętam, to było chyba ze trzy czy cztery restauracje. Nie będę wymieniać nazw, tak <laughs> jak mówiłam na początku, że nie będę wymieniać. No i nie było łatwo po prostu e, wtedy żyć, więc moja dieta też nie była zbyt dobra. <laughs> no ale cały czas próbowałam. No ale to nie było tak, że byłam całkowicie na tej diecie wegetariańskiej, tylko można powiedzieć semi-wegetariańskiej. No i aspiruję wegetarianie Coś takiego. <gry> tak, później jakoś z czasem, z czasem jak coraz więcej produktów się pojawiało też w sklepach, jak ja coraz więcej starałam się sama przygotowywać w domu jakichś rzeczy, chociaż nigdy nie byłam wybitną kucharką. No to jak sobie starałam się przygotowywać, no to tak jakoś wyszło, że coraz mniej jadłam produktów pochodzenia zwierzęcego. Jedyne, co mi zostało to twarożki wiejskie. Te twarożki jadłam. To były ostatnie naprawdę produkty wegetariańskie, które jadłam, ale jak się pozbyłam twaroszków, to już całkowicie pozbyłam się tych produktów. Ale jak zaczęłaś ograniczać te produkty, to było to już z przyczyn zdrowotnych? Czy nadal to szło ideologicznie od tych czasów? Um na stoletnich powiedzmy. To było e, na początku z przyczyn ideologicznych. Cały czas były to przyczyny ideologiczne, ale później, po jakimś czasie, e, to były też przyczyny zdrowotne. To trochę jest e, zawiła sytuacja, dlatego że później ja znowu e, byłam na tej diecie semi-wegetariańskiej i e, podczas studiów to już były przyczyny e, zdrowotne. Jak już studiowałam dietetykę, to były przyczyny zdrowotne, i od tamtej pory cały czas to były tylko zdrowotne przyczyny te ideologiczne już e, trochę tak jakby poszły w odstawkę, ale znowu te ideologiczne wróci, wróciły jakiś czas temu, więc ja już używam i kosmetyków wegańskich i w ogóle wszystko staram się przestawiać na takie wegańskie od już jak... Bardzo już Od jakiegoś czasu. <laughs> dłuższego już od jakiegoś czasu. Ale no, starałam się bardziej nie, nie wiązać tego z ideologią, tylko ze zdrowiem. No, ale tak wyszło po prostu. No tak, biorąc pod uwagę to, że studiowałaś dietetykę, to... Zakładam, że zdrowie było dla Ciebie tutaj najważniejsze i chciałaś, żeby ta, um, Twoje przekonania związane z odżywianiem było jak najbardziej oparte na faktach. Tak przynajmniej wnioskuję. Tak. I to jest tak, że cały czas te przekonania muszą być oparte na faktach, bo jak się jest dietetykiem, to nie można tutaj mieszać właśnie ideologii. Ja mogę na przykład używać wegańskich kosmetyków, ale ja nie mogę narzucać tego pacjentom. Jak ktoś przychodzi i je mięso raz w tygodniu, to ja też nie narzucam tej osobie tutaj wyborów żywieniowych, że trzeba zrezygnować z mięsa. No chyba, że jest jakieś wskazanie do tego, że, że rezygnacja z mięsa może być faktycznie pomocna. A tak, no, to ja muszę się trzymać tutaj, no tych aspektów bardziej zdrowotnych niż żywienia, niż ideologicznych. Wspomniałaś o studiach, zbiewałaś dietetykę i mówisz, że właśnie w trakcie studiów zaczęła się krok po kroku eliminować produkty odzwierzęce Z tego, co wiem, jest trochę ciężko być na diecie roślinnej, kiedy się studiuje w Polsce dietetykę, ponieważ nie jest to powszechnie uznawane w tym środowisku. Jak to się stało, że pomimo tych zakładam sprzecznych informacji, które dostawałaś na studiach, ty wybrałaś tę drogę roślinną? Ale to w ogóle było tak, że ja na studiach już też nie jadłam mięsa, tylko to mięso, no nie wiem, to zdarzyło się raz na kilka miesięcy u moich rodziców. Jak e, nie chciałam mamie przykrości sprawiać, czy coś, to naprawdę na takiej zasadzie było. Ale ja już na, na studiach oczywiście nie jadłam mięsa i jak to było, no było ciężko, dlatego że um, Wszyscy wykładowcy, ogólnie to było tak, że zawsze jak była jakaś choroba, czy coś miałoby się zdarzyć, yy, nie wiem, w przypadku zdrowia, czy ostoporoza, czy cokolwiek innego, no kto może być na to narażony? Oczywiście wegetarianie. Zawsze wegetarianie byli tą grupą osób, które są najbardziej narażone na jakieś różne choroby ale e, weganie to już chyba nie, dopiero od jakiegoś czasu są w ogóle e, wspominaną grupą, bo wcześniej to w ogóle nie mówiło się o tej diecie. No, co, coś jak, jak teraz frutarianizm, nie mm -hmm. wiem, że to było naprawdę ba to bardzo restrykcyjne. Tak, Nawiedzeni <laughs> ludzie, bardzo restrykcyjna dieta. Tak, ja wtedy czytałam książki em, doktora Eselstyna i ja em, więcej myślałam o, o tych aspektach zdrowotnych po przeczytaniu tych książek e, doktora Eselstyna, doktora Ornisza. Przejdźmy do moich nurtujących pytań, czyli do, do segmentu mitów diety roślinnej, bo taki nadałam jakby temat przewodni w ogóle naszej rozmowie. Mam wrażenie, że z dietą wegańską, czy też roślinną, chociaż pewne osoby mogą powiedzieć, że tutaj jest mała różnica, ale to mm -hmm. nie o tym dzisiaj rozmawiamy, jest związanych wiele kontrowersji, to na pewno, ale też są to straszne mity, są to rzeczy, które przekazywane z ust do ust, ym, sprawiają, że wiele osób uważa, że dieta roślinna jest istym szaleństwem i dla zdrowia nie jest y, wskazana. Co oczywiście, jak wiemy y, my i jak wiedzą, y, mam nadzieję, też nasi słuchacze, nie jest prawdą. I pierwszym takim y, aspektem, o który chciałabym Cię zapytać, y, to jest y, soja. Mhm. Mm Jakoś nieszczególnie nie zaplanowałam sobie kolejność y, tych y, składników odżywczych czy też tych produktów, ale soja jest na pewno y, takim produktem, który budzi kontrowersję, który ma wiele przeciwników. Ja od y, lekarzy często słyszę, że soja jest niewskazana szczególnie dla mężczyzn. Mój młodszy brat, który ma 16 lat i od y, ponad roku jest y, weganinem, przynajmniej stara się. On często dostaje takie informacje ze środowiska czy właśnie od y, znajomych lekarzy, że powinien zwrócić uwagę na, na, na przyjmowanie soi. Jak y, Ty na to patrzysz? Jak, co, jak to jest z tą soją? Czy mamy ją jeść, czy nie? Dobrze, to mogę zacząć od tego, że od tych mitów jeszcze z dietą roślinną, że tak naprawdę ta dieta może być zdrowa, a może być też bardzo niezdrowa. Tak, bo w ogóle bo... też o tym chciałam tak. powiedzieć, że, przepraszam, że teraz ja się wejdę mm -hmm. słowo dla Dobra. ale to też jest taki temat, który mnie fascynuje, że teraz y, się uważa, że z... weganizm to jest zdrowa dieta, mm -hmm. o, pójdziemy do wegańskiej restauracji, zjemy coś zdrowego, albo patrz, ten produkt jest wegański, to dobrze, bo jestem na diecie, jakby tak, tak. Ludzie troszeczkę bezrefleksyjnie utożsamiają to ze zdrowiem i to też działa na niekorzyść czasami wegan, bo uważają, że weganizm to tylko korzonki i, i surowe warzywa, a nie wiedzą, że po pierwsze można też niezdrowo się odżywiać, po drugie można jeść wysoko przetworzoną żywność, po trzecie można jeść fast foody i też sobie raz na jakiś czas zjeść taki posiłek tradycyjny. Także absolutnie weganizm niekoniecznie równa się zdrowie. Tak, bo na przykład. Y Wiadomo, są stanowiska organizacji dietetycznych i też można się na to powołać, ale też nawet w tych stanowiskach zawsze są informacje, że ta dieta musi być odpowiednio zbilansowana. No, weźmy pod uwagę taką tradycyjną dietę. Ona też może być, czy z, może być Dokładnie. też zdrowa, może być niezdrowa, może być zdrowa. To w zależności od tego, jakie tam są składniki, jak to jest dopasowane do danej osoby. No i z dietą wegańską jest właśnie tak samo. Jak coś jest wegańskie, to nie znaczy, że od razu jest zdrowe. I ja obserwowałam przez lata właśnie ten trend. I to jest tak, że jak zostałam weganką, to nie było jeszcze takie modne. I e, wtedy ta dieta była bardzo uznana za taką bardzo niedoborową, niezdrową, że wiele osób miało wątpliwości co do stosowania tej diety. A teraz jak mamy coraz więcej restauracji, coraz więcej produktów, ja zauważam też, że właśnie ludzie myślą, że jak ktoś jest na diecie wegańskiej, to znaczy, że jest super zdrowy. W ogóle to się wszystko odwróciło całkowicie. No ale tak jak mówiłaś, że nie musi tak wcale być. E, to w zależności od tego, jakie mamy produkty w diecie. Plus jest taki, że wiele wielu producentów żywności teraz stara się y, robić tą żywność bardziej zdrową. Więc tutaj może w przyszłości też będzie jeszcze łatwiej osobom, które przechodzą na weganizm. No, co do tej soi, to wracam do soi. Um, no, nie ma takich badań, które by wskazywały na to, że soja jest szkodliwa. Właśnie to jest najciekawsze, że nie ma takich badań. Wręcz przeciwnie, jest mnóstwo badań, które wskazują na korzyści zdrowotne z jedzenia soi. Na przykład w przypadku chorób um, hormonozależnych, jak nowotwór prostaty, czy nowotwór piersi, dieta y, oparta na produktach sojowych, no to tutaj może być zdrowa bardzo. Tylko też weźmy pod uwagę to, żeby tej soi nie było jakoś super dużo, żeby, no wiadomo, jak przesadzamy z jakimś produktem, no to wszystko nam może zaszkodzić. Nawet jak będziemy jeść codziennie surowego brokuła, to nam zaszkodzi. Więc e, takie dwie porcje produktów sojowych na dzień, no na pewno nikomu nie zaszkodzą. No chyba, że ta osoba ma przeciwwskazania do tego, nie wiem, niedoczynność tarczycy na przykład, czy alergie. to wtedy faktycznie tutaj trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast jeżeli to jest osoba zdrowa, to soja na pewno nie jest szkodliwa. E, co do soi jeszcze, no to izoflawony, tak? No te fitohormony, które są zawarte w soi, wcale nie muszą mieć takiego samego działania na organizm jak estrogeny. Jeżeli ktoś nie będzie z niewiadomych przyczyn, nie wiem, pił pięciu czy sześciu litrów mleka sojowego na dzień przez jakiś dłuższy okres czasu, to nie urosną tej osobie piersi. Chociaż ale mężczyźni ogóle... nie chcą, kobiety by chciały, ale nie urosną, no niestety. Ale to nie jest tak, że te... mówisz, że nie ma żadnych badań, które to potwierdzają. Przy czym no, no, wiele osób się z tym nie zgodzi, bo z tego, co ja słyszałam, są badania na szczurach chyba. Tak, ale I to ludzie się uznali, nie. Tak. że to się odnosi do człowieka, i na tej podstawie powstały te wszystkie bajki. Tak, 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 bo to są badania na szczurach. No i wiadomo, że w laboratorium, że ogólnie szczury trochę inny mają metabolizm, ale wiadomo, że. inaczej wyglądają. Trochę inaczej wyglądają, <susurują> trochę. To są in... To, tak, tutaj mają trochę inny metabolizm, ale no wiadomo. Wiadomo, że te szczury nie były karmione no, dwoma porcjami soi na dzień, tylko po prostu były naprawdę karmione, tym, żeby sprawdzić, jak to będzie oddziaływać. Ale też mamy y, przegląd Europejskiego Urzędu do Bezpieczeństwa Żywności, czyli EFSA. I mamy tutaj przegląd oparty na wielu badaniach i wśród ludzi, i wśród zwierząt, chociażby tych szczurów. I podsumowanie tego całego przeglądu jest e, umieszczone u nich na stronie internetowej. Jest napisane, że e, nie ma żadnego negatywnego wpływu ze spożycia soi na tkanki macicy e, czy na tkanki tarczycy. I że nie ma obaw co do spożycia soi. Natomiast e, na blogach internetowych, czy gdzieś tam na YouTubie, czy gdzieś w ogóle spotkamy się z mnóstwem informacji e, takich... E, no, sprzecznych, ale to może też być związek z tym, że po prostu ktoś ma takie silne przekonania i chce te przekonania udowodnić e, całemu światu. A nie ma takich badań. Są badania wśród osób, które były nawet mieszankami sojowymi karmione w czasie dzieciństwa takim mlekiem modyfikowanym mm -hmm. sojowym. No i też te osoby się rozwijają dobrze nie mają żadnego problemu z układem rozrodczym. Spójrzmy na populację na, na Az Azjatów, jak oni się rozmnażają to też myślę, że nie ma się czym martwić. Też co do y soj GMO, bo też się wiele ludzi O Ja chciałam soj GMO. zapytać, bo ta soja soj troszeczkę tak. też nierówna. Pewnie znowu kijem rusko <słuk> Ogólnie, nawet jeżeli by była GMO, to i tak nie mamy żadnych tutaj, e, nic takiego się nie dzieje to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, e, no nie ma w Polsce soi GMO e, w, w, przeznaczonej do spożycia dla ludzi, bo mamy to regulowane prawnie. Producent ma obowiązek napisać na opakowaniu takiego produktu, który zawiera więcej niż 1% soi GMO, no, że ta soja GMO tam jest. Więc jeżeli takiej informacji nie ma na opakowaniu, to znaczy, że to jest produkt nieoparty na soi i Ale jeżeli mówisz, że nie szkodzi, czy to utożsamiamy z tym, że jest korzystna dla zdrowia? Może być korzystna, no bo to jest pełnowartościowe białko. W przypadku na przykład osób, które nie mogą mieć nasion strączkowych w dużej ilości, no załóżmy na przykład zespół jelita drażliwego, no to taka osoba będzie świetnie tolerować tofu czy tempeh, a na przykład ciecierzyce, fasole, no to może tutaj mieć duże problemy z trawieniem tych nasion. Powiedziałaś pełnowartościowe białko, to też jest bardzo ważny temat. Bardzo dużo osób, powiedziałabym nawet specjalistów odżywienia twierdzi, że nie ma pełnowartościowego białka na diecie roślinnej. Czy możemy wyjaśnić, mhm. że to w ogóle nie jest prawda? To jest tak, że soja ma bardzo dobry komplet aminokwasów. Podobnie komosa ryżowa, tylko że komosa ryżowa trzeba dużo jej, no więcej jej mhm. zjeść niż soi, ma dobry komplet aminokwasów. No ale nie jest też tak, że jemy tylko soję, prawda? Nie jemy w posiłku tylko kostki tofu. Jemy zawsze z czymś. Na przykład jemy burgera z fasoli, z ryżem, z sałatką czy z brokułem. I w ciągu dnia mamy mnóstwo takich różnych posiłków. Nawet jeżeli, jeżeli jemy zwykły humus, to jemy z pieczywem Albo nie wiem, z warzywami, i zawsze te aminokwasy się połączą w posiłku. To nawet nie musi być tak, że te aminokwasy się łączą w jednym posiłku, bo wystarczy, że się połączą w ciągu 24 mm. godzin. I wtedy też już to jest wystarczające, oczywiście. Ale no raczej nie ma możliwości, żeby tego nie połączyć w jednym posiłku. No trzeba by było naprawdę mieć bardzo monotonną tą dietę, a dla organizmu jest najważniejsze to, żeby dostarczyć aminokwasów do syntezy białka. No nie jest ważne, czy to dostarczymy z kotleta, czy, czy z soczewicy. No wiadomo, że będzie tam mniejsza trochę dostępność, ale. Nie jest tak, że nie jemy tych produktów, jemy je. No Ważne jest, żeby po prostu te nasiona strączkowe się w diecie znalazły jako źródło białka. Ale co trzeba łączyć z czym? Jest jakaś taka złota zasada, żeby to ułatwić osobom, które się po prostu martwią o, o to białko w swojej diecie. To znaczy najważniejszym aminokwasem w diecie wegańskiej, takim ograniczającym, dlatego że jest go najmniej ogólnie w produktach roślinnych. Znaczy może nie najmniej, tylko to jest tak, że jest niewiele produktów roślinnych, które mają więcej tego aminokwasu, a cała reszta ma mniej. I to jest, to jest lizyna. I to jest taki aminokwas ograniczający. On normalnie występuje w mięsie, w jajach, w nabiale, a w diecie roślinnej w roślinach strączkowych i w orzechach. Więc te produkty na pewno powinny się znaleźć w ciągu dnia. Dla takiej osoby dorosłej to będzie tak szklanka ugotowanych nasion, może być trochę więcej, w zależności od tego, ile też jest orzechów w diecie, i e, to musi być oczywiście e, w diecie połączone z jakimiś innymi produktami. Mogą to być warzywa, mogą to być kasze, tam są inne aminokwasy, które też są potrzebne, ale ja już bym się nie obawiała o tamte aminokwasy, bo po prostu one są rozproszone w różnych produktach i chyba ktoś naprawdę niedożywiony, ktoś kto naprawdę ma tą dietę niskokaloryczną, tylko by nie, nie dostarczył odpowiedniej ilości w ciągu dnia. Czy weganie powinni martwić się mimo wszystko o niedobory białka? Myślisz, że jednak jest to w jakiś sposób wytłumaczalne, że ludzie zwracają uwagę na to, że weganie mają tego białka za mało, czy to też jest rozdmuchany problem? Ja powiem jak to wygląda w praktyce, jak to widzę wśród swoich pacjentów. To jest tak, jeżeli skaloryczność diety odpowiednia, to z reguły tego białka jest wystarczająca ilość w diecie. Chyba, że z jakiegoś powodu nie ma faktycznie nasion strączkowych, bo tak się oczywiście zdarza. Natomiast dieta roślinna ma to do siebie, że ma dużo błonnika, więc my jemy... Duże porcje, ale te porcje są tutaj, tam jest dużo błonnika, więc się szybko najadamy też i czasami możemy mieć tą dietę niskokaloryczną i nie wiemy o tym. Jeżeli tak jest i jest mało właśnie tych produktów dostarczających białka, to faktycznie może być tutaj problem z dostarczeniem tego aminokwasu lizyny. I zdarza to się czasami. Widuję takie jadłospisy albo na przykład jadłospisy takie bardzo monotonne, gdzie jest kasza jagrana od rana do nocy, albo banany, koktajle bananowe na śniadanie, kasza jagrana na kolację i tak dalej, albo mało w ogóle jedzenia w ciągu dnia. Ale też zdarzają się ym, takie jadłospisy, ym, powiedzmy surowe, surowe albo takie trochę dziwne diety, gdzie faktycznie są te niedobory i to duże, i to nie tylko białka. I wtedy trzeba szybko korygować. A czy jesteś zwolenniczką suplementacji białka, na przykład w postaci takiego proszku białkowego, powiedzmy zrobionego z zielonego groszku, słonecznika i, i, i ryżu? Bo są takie różne mieszanki, które można sobie dodawać na przykład do koktajlu i wtedy w takich trzech łyżkach mamy, załóżmy, 20 gramów białka i wtedy wiemy, że mamy jakiś tam dobry start, jeżeli chodzi o ten nasz poziom białka na dany dzień. Co, co myślisz o tych rozwiązaniach? Używam czasami, ale to jest y, związane z tym, że czasem nie mam czasu. <noise> czasem nie mam czasu, żeby zjeść y, posiłek. To znaczy, robię sobie taki koktajl z tym białkiem, mm -hmm. właśnie, ale to taki bardzo konkretny koktajl. Najczęściej jednak jest to deser. Jeżeli wiem, że zjadłam sałatkę albo jakiś posiłek, który jest za mało konkretny, to po prostu na deser sobie taki koktajl robię, ale uważam, że. Takie odżywki są dobre dla osób, które mają zwiększone zapotrzebowanie na białko z jakiegoś powodu i po prostu nie są w stanie przejeść tych, tego, tych składników z diety. Oto wtedy to jest bardzo dobry, dobre wyjście. Czasami polecam też tylko te koktajle osobom, które mają, widzę, że potrzebują więcej tego składnika i nie dadzą rady zjeść więcej, ale nie trenują też jakoś super dużo. I e, czasami polecam osobom, które mają zespół jelita drażliwego i nie tolerują nasion strączkowych, a skądś to białko trzeba brać. I po prostu, jeżeli to działa, no to, to niech będzie też i taki koktajl. Tylko tutaj też dobór owoców ma bardzo duże znaczenie do tego koktajlu. A dlaczego? Bo niektóre owoce mają bardzo duż, dużo cukrów, które fermentują, więc e, to jest tak, że. Jeżeli jest odżywka z takim białkiem i jeszcze owocami, które będą fermentować, to taki koktajl może wnieść więcej negatywnych skutków zdrowotnych niż tych pozytywnych. Czyli warto wtedy do takiego koktajlu dodać jak najmniejszą ilość owoców? To znaczy nie. Warto wybrać takie owoce, które nie będą miały za dużo fruktozy, albo które będą dobrze tolerowane akurat przez tą osobę. Nie wiem, może to być kawałek to jagody banana. Będą, jagody mogą być maliny, jeżyny, kawałek banana, może być szpinak, jarmuż i do tego taka odżywka, żeby nie było za dużo tych wszystkich takich gruszka, jabłko na przykład, żeby tego nie było, bo to wtedy będzie bardzo fermentować. A na przykład mango czy ananas też są takie bardzo e, są Ananas jeszcze będzie ok, natomiast mango, o ile dobrze pamiętam, do to w dużej ilości też może tutaj powodować problemy. Ale to nie jest tak, że u wszystkich osób, tylko u tych osób, które faktycznie mają problemy z jelitami, no i powinny ograniczać y, przynajmniej taką dużą ilość fruktozy w jednym posiłku. Czyli taki koktajl białkowy jest w porządku rozwiązaniem, jeżeli trenujemy, lub akurat nie mamy czasu na normalny posiłek, ale niekoniecznie jako codzienne śniadanie. Tak, myślę, że tak. Pomniałeś, żelazo, mhm. czyli to jest kolejny gorący temat roślinny, ponieważ bardzo wiele osób martwi się, że weganie zachorują na anemię i że tego żelaza nie są w stanie sobie dostarczyć odpowiednio dużo i że nie ma w ogóle źródeł żelaza. Gdzie znajdziemy w diecie roślinnej żelazo? O, oczywiście w diecie roślinnej w ogóle jest bardzo dużo żelaza, to chciałam powiedzieć i e, znajdziemy w pełnozielnistych produktach e, zbożowych, znajdziemy w nasionach strączkowych, znajdziemy w orzechach, w zielonych warzywach. Ogólnie, jeżeli jemy takie produkty nieprzetworzone, to mamy tam bogactwo żelaza. Problem jest taki, że to żelazo jest, no tak jakby nie jest taką formą dostępną dla organizmu, musi się ją zmienić w formę dostępną, czyli żelazo chemowe, no i takim czynnikiem redukującym jest m.in. witamina C. Dlatego trzeba pamiętać, że jak ktoś ma niedobór żelaza, to w każdym posiłku musi się znaleźć również witamina C, czyli owoce lub warzywa, nie suplementy. No i po prostu, jeżeli takie posiłki będą z żelazem, z witaminą C, to powinny być dobrze, dobrze tutaj przyswajalne, ale też chcę zauważyć, że we wszystkich takich dużych badaniach naukowych z wegetarianami wykazano, że wegetarianie mają większą ilość żelaza w diecie niż osoby na diecie tradycyjnej. Ogólnie jemy tego żelaza więcej. Mamy za to niższe zapasy żelaza w organizmie, no, związane jest to właśnie z biodostępnością tego składnika, że jest y, niższa biodostępność z tego żelaza y, niechemowego, czyli roślinnego, ale z drugiej strony jeżeli my mamy niższe zapasy też tej ferrytyny, czyli tego żelaza w organizmie, to też w badaniach wiązało się z niższym ryzykiem cukrzycy typu drugiego. Więc mamy tutaj też taki plus. Ale ile tego, tych produktów bogatych w żelazo należy jeść, żeby wystarczyło nam to na cały dzień? Pytam cię już kolejny raz o takie bardziej, mm. o takie konkretne zobrazowanie tego, bo myślę, że to jest użyteczne dla naszych słuchaczy. Ile mam zjeść tych warzyw i ile do tego mam dodać tych produktów bogatych w witaminę C, żeby mieć, to, mieć ten poziom w porządku na, na dany dzień? Nie mogę tak konkretnie powiedzieć, bo trzeba by było to przeliczyć i do, tak, dopasować z, zależy do wieku, od, od wagi, wieku i yy, tak. Tak, yy. ale yy, tak mniej konkretnie, jak mogę powiedzieć, to tak yy, przede wszystkim yy, najlepiej, jeżeli w każdym posiłku będzie coś yy, z żelazem, czyli może być to soczewica do obiadu, załóżmy z kaszą gryczaną, to też tam będzie oczywiście żelazo. Jeżeli bie, wybieramy chleb, no to wybierajmy yy, razowy na zakwasie, ale to też trzeba zawsze dopasować indywidualnie, bo są osoby, które nie będą tolerować tego razowego na zakwasie, to może wtedy już bułka Grahamka będzie lepszym wyjściem niż taka zwykła bułka bagietka czy tam kajzerka. I co tutaj jeszcze um, płatki owsiane. No to wiadomo, wybieramy te płatki owsiane górskie, a nie błyskawiczne. E, może być komosa, może być um, ogólnie im mniej przetworzone te produkty, tym lepiej. Więc na przykład te płatki e, kasza jaglana będzie trochę lepszym wyjściem niż kasz, niż te płatki jaglane. No ale też płatki jaglane nie będą jakąś tragedią tutaj, więc będą lepsze niż kuskus, załóżmy. Więc e, nie wiem z, z, tym, z tymi produktami, które dostarczają żelazo, nie wiem, może ci podeśle jakąś tabelkę, żebyś miała i mogła sobie to wstawić, no tak, bo tutaj jest nie? Tak, bo tutaj jest y, dużo tych produktów. Trzeba pamiętać o tym, że witamina C, no najlepiej, jeżeli będzie w każdym posiłku, ale to nie musi być jakaś super duże, du, duża porcja. Wystarczy już 50 mg witaminy C, czyli na przykład jak mamy owsiankę, to możemy dodać jedną kiwi, możemy dodać ćwiartkę pomarańczy, jedną mandarynkę i to już naprawdę wystarczy. I y, najczęściej te owsianki są z bananem, ale do tego banana można jeszcze dodać to kiwi i będzie wtedy lepiej przyswajalne, dlatego że banana akurat nie ma niestety witaminy C. Jeżeli my na przykład mamy Wsiankę, z orzechami, z rodzynkami. No rodzynki to są suszone owoce, czyli też ta witamina C już tam nie, jej nie będzie, to musimy dodać jakiś świeży owoc. I do tego możemy dodać czy truskawki, czy yy, kiwi. I to jest już dobre, bardzo dobre źródło tego yy, składnika, żelaza. Jesteśmy przy drugim składniku, a mnie się już nasuwa taki wniosek, że przede wszystkim urozmaicać. Urozmaicać na pewno, yy, no wiesz, Podstawa ogólnie to jest, żeby to, to była dieta oparta na produktach nieprzetworzonych. Czyli można powiedzieć, że nie taka super, że taka dieta wegańska to raczej nie, bo dieta wegańska to mogą być chipsy, frytki, chociaż uwielbiam frytki. Wczoraj Fryki jadłam to jest na kolację. Na ale, tak, ja wczoraj jadłam na kolację, muszę się przyznać, ale wiesz, to jest tak, że jeżeli już wybieramy jakiś produkt przetworzony, załóżmy te frytki, to dorzućmy do tego coś zdrowego. Zróbmy na przykład kotleta z cieciorki chipsy z jarmurzu. Tak, albo na przykład kotlet z cieciorki, jakaś sałatka do tego może być. I wtedy już mamy mniej przetworzony posiłek. Gorzej, jeżeli to są frytki z keczupem. Już. Chyba, że jest domowy keczup to jeszcze jakiś tak. sos pomidorowy bardziej. Może coś się da jeszcze na ciemny. Chociaż ten keczup to nie jest aż taki tragiczny. Kolejna rzecz, bardzo ważna, to, to, że weganie mają dziury w kościach, które się łamią i na starość wszyscy mamy osteoporozę, czyli wapń. Jak to jest z tym wapniem, i dlaczego wcale pij mleko, będziesz wielki, nie do końca jest zgodne z prawdą? Bo to jest taki temat, który mnie osobiście frustruje, że za każdym razem, jak próbuję też wyjaśnić swoje powody, dla których ja uważam, pomimo, że jestem weganką, jakby ideologiczną. To zdrowie i dietetyka też mnie bardzo interesują, i też wiadomo, że w tych wszystkich dyskusjach ludzie pytają, ale jak ty, ty sobie, jak ty funkcjonujesz bez tego mleka? Bo przecież musisz mieć mocne kości, a twój brat to już w ogóle połamie się za chwilę. Zresztą złożył sobie palce, w zeszłym nie, więc to już w ogóle nikt nie pozostawi na nim suchej nitki. Ale powiedz mi, czy to mleko rzeczywiście jest aż tak niezbędne, i czy ono jest tak bardzo dobre dla do tych naszych kości, czy my weganie damy radę bez. Złamań na starość. Weźmy przede wszystkim to, że dla zdrowia naszych kości jest ważne dużo składników nie tylko wapń. I wapnia nie musimy dostarczać tylko z mleka, możemy dostarczyć z innych produktów. To zaraz będę mówić z których produktów. No, mleko też samo w sobie nie jest jakieś tragiczne, jeżeli ktoś jest na diecie wegetariańskiej i nie ma podstawy, znaczy i podstawą diety nie jest to mleko, tylko z jakimś tam niewielkim dodatkiem. Ale weźmy pod uwagę to, że jest mnóstwo różnych produktów dostarczających wapnia. Tylko problem jest taki, przynajmniej ja tak widzę wśród swoich pacjentów, że niestety jest ciągle za mało tego w diecie, ale zaraz powiem więcej na ten temat. Mamy y, kilka czynników ważnych. Mamy ważny wapń, mamy witaminę D ważną, mamy potas, magnez, fosfor, stosunek y, fosforu do, y, do wapnia, stosunek kwasu szczawiowego do wapnia, ruch, czyli aktywność fizyczna, hormony, to wszystko jest ważne w przypadku kości. Nie można tylko do wapnia tego sprowadzać, bo to. To naprawdę nie jest tak. To tutaj geny, wszystko ma tutaj znaczenie. Co do tego wapnia w diecie roślinnej? Oczywiście mamy wspaniałe zamienniki e, mleka, czyli mamy napoje roślinne wzbogacane w wapń. Wiele osób unika takich napojów ze względu na to, że, e, że w tych napojach są jakieś tam emulgatory czy jakieś dodatki, no ale weźmy pod uwagę to, że taki napój to jest głównie woda, gdzieś tam 8%, to jest soja, czy migdały, czy coś tam innego, to jeżeli 8% to są migdały, to jaki procent jest tego emulgatora? I w ogóle czy jest... Jest w ogóle sens się tego obawiać. E, wiele osób kupuje takie bio-napoje, e, które mają jak najkrótszy skład, czyli na przykład woda, ryż, nie wiem, coś tam jeszcze, do, jakiś dodatek. No to też jest według mnie bez sensu, no bo taki napój kosztuje 12 zł, a tam nawet nie ma wapnia w, w środku w tym tak, napoju. Bo to nie jest fortyfikowane. Tak, nie jest fortyfikowane, tym, więc jeżeli my kupujemy tam. taki napój, no to kupujemy za 12 zł wodę tak naprawdę, ale bio biowodę, z 8% bioryżem. Weźmy pod uwagę to, że takie napoje roślinne no, są świetnym zamiennikiem yy, znaczy mleka krówiego, dlatego że biodostępność wapnia z takiego napoju jest taka sama, czyli około 30%. No troszeczkę mniej niż 30%, ale można to porównać, że mniej więcej jest właśnie podobna biodostępność. Więc jeżeli my sięgamy w ciągu dnia, chociaż mamy jedną szklankę takiego napoju, sięgamy po to, to mamy już naprawdę jedną trzecią zapotrzebowania dziennego wapnia. Osoba dorosła powinna spożywać 1000 mg, ale weźmy pod uwagę to, że w wodzie jest bardzo dużo wapnia. To w zależności od tego oczywiście jaką mamy wodę, czy jest średnio zmineralizowana, czy jest nisko zmineralizowana, czy jest wysoko zmineralizowana, ale nawet te wody takie z filtra z kranu w domu będą miały jakąś zawartość wapnia. Więc myślę, że w ciągu dnia, jak my gotujemy na tej wodzie i pijemy sobie taką wodę, to z 200 mg jak nic mamy chociażby z tej wody, dodatkowo 800 mg trzeba dostarczyć. Jak mamy szklankę takiego napoju roślinnego z wapniem, to jest już około 300 mg. Jak zjemy sobie trochę tofu, załóżmy 100 g to też już około 200 mg wapnia jest, ale to nie, nie jest konieczne, żeby też w ciągu dnia codziennie było tofu. Możemy wybierać y, na przykład migdały, czy sezam, czy mak, tylko że trzeba pamiętać, że tutaj biodostępność wapnia z tych składników jest trochę mniejsza, około 15%, więc to jest połowa tego, co jest z, ze szklanki takiego napoju wzbogaconego. Ważne, żeby sięgać codziennie po zielone warzywa, szczególnie te, które mają wysoką biodostępność e, wapnia, czyli na przykład kapusta, jarmuż, brokuły, kapusta pakczoi może być, e, nawet takie sałaty będą coś tam miały, tylko że będą trochę mniej miały wapnia niż inne niż te inne zielone, które wymieniłam wcześniej, ale brukselka, fasolka szparagowa, kapusta pekińska. Wybieram wszystkie. Mamy taki, taki <grym> wybór tych produktów. Możemy każdego dnia mieć w zasadzie co innego w jadłospisie. Przynajmniej jedna porcja powinna się pojawić, a jak będą dwie porcje, to super, bo biodostępność wapnia. To tych produktów ile to jest porcja, bo mi to zawsze. To no, że Faktywne. będzie szklanka, szklanka, szklanka takich, tak, szklanka. I to jest tak, że biodostępność wapnia z tych produktów jest nawet 40-50%, więc to jest więcej niż z mleka, ale weźmy pod uwagę to, że tam jest mniej wapnia i trzeba większe porcje zjeść, żeby dostarczyć taką samą ilość, więc trzeba na przykład zjeść całego brokuła, żeby dostarczyć tyle wapnia, co, co w tej szklance napoju roślinnego. Ogólnie Uważam, że nie ma problemów z wapniem w diecie roślinnej, szczególnie teraz, kiedy tych napojów jest coraz więcej i tych różnych takich zamienników e, produktów e, mlecznych. Tylko problem jest taki, że jest za dużo, przynajmniej ja tak widzę, za dużo tych przetworzonych rzeczy w jadłospisach, a za mało tych, no za mało jest takich bardziej wartościowych, jak na przykład właśnie te zielone warzywa. Częściej jednak ludzie sięgają po jakieś przetworzone rzeczy, wafle ryżowe, z jakimiś pastami kanapkowymi, wafle, jakieś, z, humusem. Tak, wafle z humusem, no tak, ja, ale to, to tak. Ale wiem, że to niewiele wnosi, jeżeli chodzi o te wartości odżywcze, ale chciałam ci jeszcze zapytać, wracając do mleka, jakie mleko byś najbardziej polecała? Czy to ma znaczenie, czy to jest ryżowe, migdałowe, owsiane, czy sojowe? To znaczy, myślę, że. Każde bez cukru będzie dobre. Z tym, że u dzieci poniżej trzeciego roku życia nie poleca się tego mleka ryżowego ze względu na arsen, że gromadzi więcej arsenu. A tak to myślę, że też osoby dorosłe, żeby nie je za często te, te, te ryżowe, żeby po prostu sobie. No właśnie, bo ja to zmieniać. zazwyczaj kupuję ryżowe, bo mi najbardziej to z kawą sobie. smakuje. Nie, nie, wiem, jak można pić mleko nie, <laughs> Ale w każdym razie zmieniaj sobie IP, na przykład raz ryżowe, raz migdałowe, żeby też tego arsenu nie było za dużo. No Chyba, że nie masz ryżu w diecie za dużo, bo też e, akurat ten ryż będzie gromadził większość więc. Ale to nie jest tak, że masz całkowicie go ograniczać. No, jak to ciebie nie podtruje, to coś innego cię podstruje. Tylko sobie zamieniać. Zawsze coś tak? tam sobie, da, urozmaicać sobie zanieczyszczenie. Jeszcze jest jedno bardzo ważne mleko, czyli mleko kokosowe. I ono tak idealnie nam przeniesie rozmowę na kwestie tłuszcze. Mhm. To też jest. E, w ogóle dla mnie to jest fascynujący temat i to już abstrahując od diety roślinnej, mam wrażenie, że świat tłuszczy i ich um, obecności w diecie człowieka jest teraz tematem bardzo rozchwytywanym, ponieważ są różne szkoły, zapewne wiesz że jednego dnia słyszymy o jakby tym roślinnym podejściu do odżywiania, który jest oparty na tym trendzie high carb, low fat, czyli mm -hmm. wysokowęglowodanowe, niskotłuszczowe. Jeżeli tłuszcze to tylko z tych form, jakby jakich są w naturze, czyli orzechy czy też awokado, absolutnie żadnych olejów. Słyszymy właśnie, że tłuszcze nasycone prowadzą tylko do wielu chorób cywilizacyjnych i żeby absolutnie ich unikać i że olej kokosowy to jest, Koszmar. Natomiast z drugiej strony słyszymy coraz więcej o dietach typu tam paleo, ketogeniczna, czy też właśnie opartych na te dobre tłuszcze, żeby dużo lać oliwy, żeby skorzystać z oleju kokosowego, czy też z masłagi, nawet smalcu. I zarówno jedna strona, jak i druga opiera swoje przekonania na badaniach. I uważa, że to jest właśnie to odpowiednie rozwiązanie dla człowieka. I ja zastanawiam się, jak odnaleźć się w tym świecie tłuszczy, kiedy są tak skrajne poglądy i wszystkie teoretycznie odnoszą się do faktów. To znaczy, tak, ja tutaj zawsze e, staram się na faktach, właśnie bazować. I te diety paleo i tak dalej, to one wcale nie są aż tak dobrze przebadane. I wiemy o tym, Wiemy o zawsze, ze wszystkich tych dużych badań, że tłuszczów nasyconych powinno być w diecie jak najmniej, że one będą prowadzić do tych chorób cywilizacyjnych. Tłuszcze nasycone czyli to będą właśnie w dużej ilości mięso, nabiał, jaja, ale też olej kokosowy i olej palmowy i ogólnie wszelkie takie tłuszcze, które są stałe, takie twarde. Więc jak najmniej powinno być tych tłuszczów w diecie. I o ile osobom na diecie wegańskiej ten olej kokosowy jeszcze tak bardzo nie zaszkodzi, bo my, co my mamy oprócz tego oleju kokosowego i gdzieś tam olej palmowy, nie wiem, w jakichś tam słodyczach czy coś, no to mamy głównie tłuszcze wielonienasycone, omega-6, omega-3, z tym też jest tutaj może być problem, ale mamy głównie te tłuszcze, natomiast osoby na diecie tradycyjnej no mają sobie jajka, na przykład jedzą jajecznicę, jedzą gdzieś tam nabiał, serki w ciągu dnia, jedzą stek na kolację, jeszcze sobie to walą tego oleju kokosowego. już podstawą diety jest tłuszcz nasycony, co jest tutaj właśnie bardzo złe. Co nam może to nie zaszkodzić, ale jak powinniśmy tutaj z tymi tłuszczami sobie w diecie to komponować? Ja myślę, żeby uważać na to, co się je i żeby sp sprawdzać, co nam w ogóle pasuje, jak się czujemy po takim posiłku. Jeżeli ktoś zjada posiłek niskotłuszczowy, na przykład wysokowęglowodanowy, i nie wiem, jeżeli ta osoba ma też mało białka w takim posiłku, dobrze się na tym czuje. Nie ma żadnych problemów też z insuliną, z glukozą to okej, okay, możemy tak zostawić, tylko trzeba pamiętać o tym, że jakaś minimalna ilość tłuszczu powinna być w takim posiłku, przynajmniej tam, gdzie są warzywa, bo też niektóre witaminy przecież się przyswajają z tłuszczem. Na przykład beta-karoten z diety roślinnej przyswaja się z tłuszczem, więc jeżeli będzie za mało tłuszczu w diecie roślinnej, to ten beta-karoten no, będzie miał gorszą przyswajalność. Też mam pacjentki, które, znaczy pacjentów, którzy na przykład byli przez długi czas na takiej diecie wysokowęglowodanowej, ale po jakimś czasie zaczęli się bardzo źle czuć i Powoli przestawialiśmy, przestawiałam te osoby na taką dietę normalną. A taką, rozumiesz, normalną, umiarkowaną ilością tłuszczy, załóżmy 25% kalorii z diety to będą tłuszcze i teraz się dużo lepiej na takiej diecie czują. Trzeba pamiętać o tym, że organizm potrzebuje tłuszczów. To nie jest tak, że te tłuszcze są całkowicie w ogóle niepotrzebne i nie, może, nie musimy tego spożywać. Jeżeli ktoś je tłuszczów zbyt mało, a zbyt dużo węglowodanów i zacznie jeść nagle jakieś słodycze, to wtedy jest jeszcze gorzej, bo mogą wzrosnąć, wzros będzie wzrastać poziom trójglicerydów będzie wzrastać poziom Cholesterolu. Oczywiście mamy różne rodzaje tłuszczów w diecie roślinnej, więc jak ktoś nie chce jeść olejów, no bo ja, ja rozumiem, że ktoś może po prostu chcieć mieć tą dietę jak najmniej w ogóle przetworzoną. Ja osobiście też tych olejów nie używam. Używam tylko opcjonalnie od czasu do czasu gdzieś tam do ciasta, kiedy wiem, że nie wyjdzie mi bez, od, bez tego, ale do smażenia, czy tak ogólnie do sałatek, no praktycznie tego nie używam. Jeżeli ktoś nie chce mieć tych olejów w diecie, no to też to nie jest problem, bo można przecież używać orzechów, pestek, awokado. Takich produktów, które oprócz tłuszczów to mają jeszcze inne składniki, więc to będzie nawet bardzo zdrowe wyjście, tylko trzeba pamiętać o tym, że te produkty powinny się znaleźć w diecie. To nie może być tak, że całkowicie eliminujemy je do minimum, te tłuszcze wszystkiego, wszystkie. Natomiast co do tłuszczów jeszcze, do tych profilów, profilu kwasów tłuszczowych, no to w diecie roślinnej to, co jest bardzo ważne, to stosunek kwasów omega-3 i omega-6. Zazwyczaj jest przewaga omega 6. No i tak jest po prostu, bo ta przewaga omega 6 jest nie, nie, Po prostu nic się nie da z tym zrobić, dlatego że wszystkie produkty roślinne praktycznie mają omega 6. Ale w ciągu dnia też powinniśmy uważać na to, żeby przynajmniej jedna porcja była jakichś produktów, które są głównym źródłem omega 3. Jak na przykład? Na przykład siemielniane, na przykład e, może tutaj, mogą być nasiona konopi, nasiona chia, e, może być olej lniany, olej z konopi czy olej z lenianki. I te produkty powinny się przynajmniej w jednej porcji znaleźć w ciągu dnia. Ile to, jaka to jest ile to Jedna porcja? łyżka na przykład. Łyżka Z tym, że to chia. może być nasiona czyja, to może być łyżka, a oleju to może być łyżeczka, bo olej będzie już taki bardziej skoncentrowany. Trzeba pamiętać o tym, że te czyja muszą być albo moczone, albo zmielone. Jeżeli moczone, to e, czytałam, że minimum 4 godziny. To w ogóle badanie dotyczyło czegoś innego niż kwasów omega-3, ale po prostu widziałam, że w tym badaniu u osób, które przynajmniej 4 godziny moczyły, że te kwasy się faktycznie przyswajały. A na przykład, jeżeli są zblendowane w koktajlu. To muszą być zmielone faktycznie, bo nie wszystkie te blendery będą akurat mhm. tak mielić. Natomiast nasiona siemienia lnianego też muszą być zmielone tuż przed spożyciem, a nie kupione zmielone, bo one już są wtedy odtłuszczone jak ktoś nie chce się bawić w te nasionka, no to można ten olej liniany dodać. Czy z lnianki, czy konopny, tylko po prostu trzeba pamiętać o tym, że te oleje muszą stać w lodówce, w, ciemnym, w ciemnej butelce, mają krótszą datę ważności. No i ten olej z lnianki to jest jedyny olej, którego używam, chociaż nie lubię go. I w ogóle nie lubię wszystkich olejów, wszystkie mi nie smakują. Co ty? No naprawdę, w ogóle nie ma jeszcze takiego oleju, który by mi smakował. I nie używam olejów, ale używam tylko ten jeden w ciągu dnia, ze względu na kwas omega-3, bo po prostu tak mi się strasznie przejada, Albo nasiona czyja, a nie lubi się mienialnianego, więc z czegoś tutaj trzeba te kwasy omega 3 brać. I więc do czego dodajesz? Dodaję najczęściej do ziemniaków, <głos> <głos> ale też dodaję do jakiejś, nie wiem, sałatki czy do czegoś. Ale to jest naprawdę odrobina, jedna łyżeczka w ciągu dnia. No bo wiesz, to jest tak, że można jeść nieprzetworzone rzeczy, mniej przetworzone, bo ten olej będzie trochę bardziej przetworzony. Można jeść nasiona czyja, można jeść siemienia. Sie, Siemieniane. Tylko, że no, jak ktoś je wiele lat tak, w taki sposób, to może się to znudzić, prawda? Więc ta nasiona, czy ja już nie mogę na nie patrzeć. Ja je mam chyba za dwie-trzy paczki w domu i już po prostu od jakiegoś czasu nie jem. Ja też je dodaję właśnie do czegoś, gdzie ich nie widzę, ale najbardziej lubię konopię łuskaną. Uważam, że jest przepyszna, więc jeżeli jeszcze przy okazji jest źródłem kwasów omega-3. To jestem bardzo szczęśliwa. Ale powiedziałaś, że nie używasz oleju. Czy to u ciebie jest z takiego tytułu, że po prostu nie chcesz korzystać z tych produktów przetworzonych? Czy też coś jeszcze za tym stoi? Bo dużo to, ludzi się boi oleju. E, to znaczy tak. Ja przez długi czas, przez kilka lat w ogóle nie używałam olejów ze względu na to, że to są produkty przetworzone. Tak jak ci kiedyś mówiłam, że czytałam te książki doktora Eselstyna i Ornisza. I wtedy właśnie rezygnowałam z olejów, chociaż wcześniej jadłam, ale też nie lubiłam. Ale. Od tamtej pory, jak zaczęłam e, gdzieś tam, jak jem na przykład jakąś sałatkę w restauracji, jest oliwa, to mi to nie smakuje, po prostu mi to nie smakuje. I jak mam ten olej z lenianki, miałam wcześniej konopny, to ten konopny mi też nie smakował, niestety. E, no to po prostu jestem tak odzwyczajona od tego smaku e, produktu takiego jak olej. To ma taki swój specyficzny po prostu smak. Ja wiem, że niektórzy uwielbiają smak oleju i myślę, że jeżeli ktoś bardzo lubi, no to nie ma w ogóle potrzeby w elimina eliminacji tego, no chyba, że ktoś z niego Wiadomo, przyczyn nie wiem, pijesz szklankami te oleje, że to są takie zdrowe, to wcale tak nie jest. Ale nie ma potrzeby eliminacji całkowitej ze względu na to, że to jest lekko przetworzony produkt. Ale dużo osób też uważa, że oliwa jest bardzo zdrowa i jest konieczna na przykład do sałatek. Jeżeli ty przygotowujesz sałatkę, to jaki rodzaj tłuszczu dodajesz tak, żeby wydobyć te składniki odżywcze, niezbędne, które, jak to się mówisz, że się rozpuszczają w tłuszczach? To znaczy, ja dodaję orzechy. Najczęściej nerkowce, czasami migdały, czasami laskowe, czasami włoskie. Zawsze dodaję te orzechy i robię dressing niskotłuszczowy. Zradzisz na przepis. No, robię ten dressing na bazie soku z cytryny, octu balsamicznego. Czasami dodaję odrobinkę syropu klonowego, ale to dosłownie nie wiem, jedna, dwie krople. Czasami dodaję musztardę, mieszam to wszystko i dodaję zioła. Mam taką swoją mieszankę ziół, co nie powiem, co jest w środku, bo robię tę mieszankę ziół z różnych, z różnych po prostu ziół, które sobie kupuję. I, spontaniczne. Tak, mieszam to wszystko w jednym słoiku, i później, jak robię, jak robię sobie ten dressing, to po prostu dorzucam ze słoika. Nawet nie wiem, co tam jest dokładnie już. Na pewno zioła greckie są jakieś tam jeszcze dodatki różne. I ja w taki sposób to robię i dodaję jeszcze odrobinę tego oleju e, z lnianki właśnie. E, natomiast e, co do oliwy z oliwek, no tam są tłuszcze jedno nienasycone, tam jest podstawa, to są tłuszcze jedno nienasycone, więc bardzo dobre tłuszcze. Tak samo jak z awokado w, zresztą, więc awokado też ma tutaj super tłuszcze, ale to nie jest tak, że koniecznie musi być w diecie, no bo na przykład orzechy nerkowca, migdały, czy wszelkie inne orzechy, to tam też są tłuszcze jedno nienasycone, więc jeżeli eliminujemy oliwę, to mamy orzechy. I to samo, na to samo wyjdzie po prostu. Ja na przykład bardzo lubię dodawać tahini, czyli pastę sezamową do dressingów, do sałaty. Też Ale też wiem, że to nie jest dla każdego rozwiązanie, bo znam bardzo wiele osób, które kompletnie nie lubią tego smaku i wolą właśnie ten tradycyjny, tę tradycyjną sałatę z oliwą. Teraz też kupiłam w Austrii olej z pestek dyni. Mhm. Nie wiem, czy próbowałaś. Jest strasznie nie dziwny. Nie próbowałam. Jest ale... taki gęsty, brązowy i, i ma taki bardzo mocno orzechowy, ziemisty aromat. I tak w sumie nie wiem jeszcze, co o nim sądzę, ale zastanawiam się, czy, czy warto eksperymentować z tymi olejami? To znaczy, to jest tak. Olej z pestek dyni on będzie miał dużo omega-6, więc hmm, jeżeli... Czyli ty, nie w tę za To bardzo. znaczy, możesz go używać oczywiście, tylko pamiętaj o tym, żeby też omega-3 były w diecie, żeby nie było tak, że masz tylko te omega-6, bo musisz to zrównoważyć w diecie. Um, ja nie próbowałam tego oleju, Albo może gdzieś był kiedyś w czymś, ale nie pamiętam dokładnie. Ale z tego, co widzę, pacjenci lubią, bo czasami właśnie są w te u nich te oleje. I z tego, co widzę, to chyba smaczne jest. Na przykład olej z czarnuszki podobno obrzydliwy, ale ja nie próbowałam. Nie. Sprawdzę kiedyś. <laughs> Powiedziałaś, że też nie smażysz, ale większość, powiedziałabym nawet, przepisów, na wszelkiego rodzaju czy gulasze, czy zupy, czy burgery, czy jakiekolwiek potrawki, stir fry, już tutaj sama nazwa wskazuje, wymaga od nas podsmażenia czegoś. Jak ty to rozwiązujesz u siebie? To znaczy tak, ja przede wszystkim duszę na wodzie, więc jeżeli coś, jakoś, jakieś danie się smaży na oliwie czy na oleju, to można jednocześnie to podusić na wodzie. Przy, załóżmy na przykład tofucznicę. To ja zamiast tę tofucznicę smażyć na oleju, to duszę na jarmużu. na takiej zasadzie, że wlewam wodę. Na tak, wlewam wodę na patelnię, do tego wrzucam jarmusz, garść do trzech, dodaję jakieś posiekane pomidory. To wszystko podduszam, żeby zmiękło i na to dorzucam tofu rozgniecione. I to wszystko naprawdę nie trzeba smażyć. Robię tak mnóstwo różnych dań, czy zupy, czy gulasze. W zasadzie to wszystko robię na wodzie. Te rzeczy, które nie da się, których nie da się zrobić na wodzie, to są naleśniki na pewno, ale ja nie jadam. Ale ostatnio bardzo często jem omlet z ciecierzycy, z mąki z ciecierzycy. Uwielbiam. I to trzeba, no ja próbowałam, ale to się... Znaczy da się to zrobić bez oleju, ale trochę się trochę jednak przywiera, więc ja robię tak, że tą patelnię smaruję olejem i jak już ją posmaruję ona jest nagrzana, no to świetnie, tutaj już więcej oleju nie trzeba dodawać, to działa. Ale mimo wszystko są osoby, które powiedzą, że nie lubią takiego podduszenia na wodzie, bo też nawet kiedyś y, czytałam o tym jakiś artykuł, że to jest kwestia też przestawienia trochę swoich kubków smakowych. Jeżeli ktoś już się decyduje na podsmażanie na oleju, to jaki byś doradzała? To może być olej rzepakowy, czyli taki, który się najczęściej używa do smażenia. Ale co do tego przestawiania się, no to faktycznie można się przestawić, ale to ja myślę, że osoby, które dużo wcześniej jadły tłuszczów i dużo smażyły, to im będzie trudno. Natomiast osoby, które od czasu do czasu smażyły, ale nie jedzą. Yy, Często tych produktów w ogóle smażonych, to w ogóle pe pewnie nie poczują różnicy z tym przestawianiem się. Jak ja czasami gotuję coś w domu i ktoś do mnie przyjdzie, to nawet nie zauważa różnicy. Ja później się pytam, czy w ogóle ta osoba zauważyła różnicę, że to nie było smażone, to nie. Więc myślę, że to nie trzeba się aż tak tutaj. A podsmażenie na oleju kokosowym? No może być opcjonalnie ten olej kokosowy. No, on ma wysoką temperaturę dymienia, ale mm, to nie jest tak, że ten olej kokosowy jest idealny i najlepszy ze wszystkich olejów do smażenia. Kok Czyli byś zrobił kokosowy jest okay. czy rzepakowy? No, ja mam rzepakowy. Czasami używam kokosowego, to nie jest tak, że całkiem go nie używam. Chociaż to jest tak, że ja go kupię, to, to do czegoś tam zużyję. Jak go nie mam, no to go nie mam. Czasami kruszonkę do czegoś robiłam z oleju kokosowego, ale ostatnio zrobiłam też z olejem rzepakowym i wyszło. Tak, bo on fajnie zastępuje na przykład masło, kiedy potrzebujemy do zrobienia szarlotki. Tak. Ale wiesz co, ostatnio mi wyszło z olejem rzepakowym i po prostu zmiana mąki tutaj też. To akurat, jak robisz na przykład tą kruszonkę do szarlotki, masz mąkę pszenną i robisz z olejem kokosowym, no to jest właśnie taka, takie ciasto kruche. Natomiast hmm. jak nie masz tego i weźmiesz sobie olej rzepakowy, ale nie weźmiesz mąki pszennej, bo mąka pszenna z olejem to zrobi się glut, tylko weźmiesz na przykład mąkę jaglaną czy owsianą, to też ci wyjdzie kruszonka, bo ta mąka się będzie kruszyć. I ostatnio właśnie robiłam Chyba i Chyba będę pisać do ciebie maila, przepisy, bo przepisy. <noise> ale ja nie zapisuję tego. <noise> Powinnam zapisywać, ale nie mam czasu. Mo możesz oczywiście czerpać informacje z mojej grupy na Facebooku. Zdrowa dieta wegańska, tam czasami wrzucam. <noise> o to też o tym na pewno <noise> powiemy pod koniec. W ogóle już jesteśmy totalnie rozgadane. Jeszcze mam milion pytań, więc teraz się tak. pospieszę. Tylko ostatnia rzecz o tłuszczu, którą chciałam Cię zapytać. Dużo mówiłaś mi, że jesz na mieście. Jak wtedy rozwiązujesz ten problem, że nie do końca jednak, jedząc w restauracji, mamy wpływ na to, co zostanie nam zaserwowane? No i powiedziałabym, że smażenie na wodzie raczej nie jest częstą praktyką restauracji. Jak, jak, jak umiejętnie jeść na mieście i czy dajesz sobie taki, wtedy robisz sobie taki odpust, że, że wtedy jesz to, co tam serwują? To znaczy, powiem ci tak, ja nie jem dużo na mieście. Mm. Ja jem na mieście tylko wtedy, kiedy y, albo muszę wyjść właśnie ze znajomymi, albo gdzieś wyjeżdżam. Ogólnie to jest tak, że y, wiesz, y, no, wybierać te, które są oczywiście w zależności od tego, jak to tam, y, jaką mam masę ciała, czy na przykład nie chcę przytyć, to może wybrać sałatki, no, ale jeżeli z zima,

no to nie mamy ochoty na sałatkę zimną, jeżeli na przykład zmarzniemy i zanim przedrzemy się w ogóle przez miasto do tej wegańskiej restauracji na drugim końcu gdzieś tam miasta, no to możemy wybrać zupę czy jakiś gulasz. No wiadomo, że to będzie podsmażona cebulka na pewno w takiej zupie, bo z reguły w restauracjach tak jest, no ale trudno. Jeżeli ktoś nie je tego codziennie, no to okej. Okay. Tak, raz na jakiś czas nic tam się nie stanie. Tak, to nic się nie stanie. Ale tak ogólnie no to mamy dobre, myślę, że mamy dobre opcje w wegańskich restauracjach, bo jednak mamy tam więcej warzyw niż w takich tradycyjnych. Więc jak wybieramy jakieś chociażby pierogi czy coś takiego, no to wybierajmy z surówką, z sałatką. Możemy wybrać tą zupę warzywną do tego i po prostu mamy nie tylko same te mączne rzeczy, ale też więcej warzyw. Powiedziałaś, że nie zawsze mam ochotę na sałatki. To mi się skojarzyło z kolejnym trendem, a raczej po prostu z sposobem odżywiania, czyli z dietą surową, z witarianizmem. Jesteś na tak czy na nie? To jest tak, że jeżeli ktoś odpowiedzialnie sobie prowadzi tę dietę, to jestem na tak. Jeżeli e, ta dieta nie opiera się na koktajlach bananowych od rana do nocy, albo arbuzach, albo mango, to jestem na tak. Natomiast e, ciężko jest tę dietę zbilansować, żeby była odpowiednia. Em, no, w zależności jeszcze od tego, jaką ktoś ma aktywność fizyczną i masę ciała, ciężko jest tę dietę jednak zbilansować samodzielnie bez pomocy dietetyka. A wielu dietetyków w ogóle uzna wega dietę wegańską za w ogóle dziwną, a co dopiero w dietę surową. Więc trzeba też to wziąć pod uwagę. Co do tej diety surowej, no ona może być, może być na swój sposób zdrowa, ale też może być na swój sposób niedoborowa, bo niektóre składniki lepiej się jednak przyswajają e, po podgrzaniu. Też jeżeli mamy dietę surową i w niej nie ma całkowicie nasion strączkowych, to jest też mniej lizyny. A jak mamy e, zbyt małą ilość lizyny, to też ma to wpływ na gęstość kości, niestety. A czy jedzenie tak dużej ilości owoców, co często jest y, zjawiskiem na diecie surowej. Nie jest też dla nas trochę szkodliwe. Teraz więcej się mówi o tym, że jednak trzeba z tymi owocami uważać, bo ten cukier nam skacze w kosmos. Czy to jest, to jest też kolejny mit? To jest bardzo indywidualne. Jeżeli ktoś dobrze się czuje na takiej diecie, ma owoce, ale owoce no, nie powinny być podstawą diety, że tylko mamy owoce, nic więcej. Oczywiście warzywa powinny być podstawą, więc jeżeli ktoś się dobrze czuje na takich koktajlach owocowych, to jest ok. Tak, tylko że to nie powinny być samo tylko, tylko owocowe koktajle. Najlepiej dodać trochę tłuszczu do tego. Na przykład siemieniane, czy ten nasiona chia można dodać, czy trochę zielonych warzyw. No myślę, że też taka dieta koktajlowa to też nie jest dobre wyjście, bo faktycznie wtedy cukier będzie skakał. Ale to wszystko jest uzależnione od stanu zdrowia. Na pewno jest wiele mitów w dietetyce y, dotyczących właśnie owoców. Niektórzy mówią, że owocy, owoce, no, nie powinno być więcej niż dwa, dwie porcje na dzień, co jest bez sensu, no bo to do dostosowujemy indywidualnie. Jeżeli ktoś jest zdrowy, dlaczego ma y, na przykład z owoców, a jak zje na, w, w posiłku, nie wiem, do posiłku cały talerz makaronu, to będzie lepiej niż jak zje owoc. Druga sprawa, takie rzeczy, takie mity, że na przykład po 14, tylko ten, już nie można jeść owoców, albo wieczorem nie można jeść owoców i tak dalej, no, to też oczywiście są, to, ta, często to słyszymy, często słyszymy to w ogóle od osób, które nie jedzą wieczorem owoców, ale zjedzą na przykład pizzę albo chipsy, no, bo przecież to nie są już owoce. I tam w ogóle nie ma cukru. No, nie, przecież owoce nam zaszkodzą, bo będzie fermentacja, no, ale pij nic jakiś się nasuwa tutaj wniosek. Wszystko jest kwestią indywidualną i to jest trochę przykre, właśnie w obliczu tych trendów w, żywi w żywieniu, że bardzo wiele osób, które uważają się za ekspertów, Narzucają ten swój sposób żywienia, czy też swoje poglądy, i, i wiele osób podąża za tym to kompletnie bezrefleksyjnie, że przechodzimy nagle na dietę wysokowęglowodanową, jemy mnóstwo koktajli owocowych, mimo że gdzieś tam z tyłu głowy czujemy, że to nie jest dla nas dobre i, i nasz organizm nie funkcjonuje tak dobrze jak wcześniej, to my jakby podążamy za tą modą, a jednak trzeba robić takiego. Punktu, w którym człowiek musi sam spróbować tych różnych wariacji na temat diety i znaleźć coś dla siebie. I ja też mam taki charakter, że ja lubię sobie uporządkować wiedzę i tak sobie generalizować pewne rzeczy, też zadaję Ci takie pytania: co trzeba jeść, ile tego trzeba jeść? Bo każdy mhm. z nas jednak jest zajęty na co dzień i chciałby mieć takie złote zasady, za którymi. Może podążać, żeby się nie zastanawiać nad tym, czy nie mamy tych niedoborów, ale chyba jednak bez spróbowania wszystkiego na sobie, no chyba nie da się jednak dojść do tego, jak się odżywiać. To znaczy, tak, trzeba to na pewno wszystko dopasować do siebie. Nie każdy będzie się dobrze czuć na diecie wysokowęglowodanowej, nie każdy będzie się dobrze czuć na diecie wysokotłuszczowej, więc to, że ktoś napisał książkę na jakiś tam temat. I napisał, że jedzcie węglowodany, tak nie będę wymieniać tytułu, tytułów książek. To nie znaczy, że wszyscy, którzy przejdą na taką dietę, będą się na niej idealnie czuć. Nawet powiem ci przypadki z gabinetu, i to nie były takie odosobnione przypadki. Na przykład, często mam pacjentów, którzy przychodzą i mówią, że. Na grupie, na Facebooku albo gdzieś tam w jakimś tam miejscu przeczytali, że trzeba jeść to i to, że można jeść przez cały dzień owoce, że można jeść, e, być na takiej dzieci właśnie super e, wysokowęglowodanowej i się świetnie czuć, mieć energię. I e, mniej spać, a dlaczego oni tak nie mają, i dlaczego oni się czują gorzej? Dlaczego w ogóle e, na początku mieli energię, a nagle po dwóch, trzech tygodniach zaczęli się bardzo źle czuć? I to nie jest jeden przypadek, tylko e, co jakiś czas przychodzą osoby, które faktycznie mają takie problemy. Później się okazuje, że jednak te koktajle że może oni mieli też predyspozycję do tego, że są jakieś choroby metaboliczne jednak może te koktajle i to, że oni przez cały dzień takie rzeczy jedli i nie mieli wysokiej aktywności fizycznej Mogło im zaszkodzić. Na przykład zdarzają się przypadki rozwinięcia insulinooporności, albo jakichś różnych innych tutaj problemów zdrowotnych w przypadku takich osób. Wiem, że też specjalizujesz się w chorobach cywilizacyjnych i mogłybyśmy kolejną rozmowę poświęcić na temat tego, jak sposób odżywiania wpływa na to, jakie jest nasze zagrożenie, zachorowania na cukrzycę czy posiadania problemów z układem krążenia, które są epidemią w dzisiejszych czasach, ale już. Też nie chcę się teraz w to zgłębiać. W każdym razie chciałabym się Ciebie zapytać, czy jest jakieś takie rzetelne źródło informacji, Twoim zdaniem, gdzie każdy z nas może sobie tę wiedzę jakoś ugruntować, skąd może czerpać, że to nie jest tendencyjne, tylko rzeczywiście możemy tam szukać jakiejś, tam, jakiejś pomocy. Jakieś książki, czy też, nie wiem, jakaś platforma. Wiesz, może strony y, uczelni na przykład Harvardu. Strony uczelni mogą być takim dobrym źródłem. Na przykład też Amerykańskiej Akademii Żywienia i Dietetyki, z tym że trzeba wziąć pod uwagę to wszystko, że tam są przeważnie te wszystkie zalecenia dopasowane do osób na diecie tradycyjnej. Też jest o weganizmie, o wegetarianizmie, ale to są takie bardziej ciekawostki. O, jeszcze jest taka strona Vegan Health. Mhm. Org. to też na tej stronie też można wszystkie linki tak. napiszę w Dobrze. na stronie w opisie także każdy będzie mógł tam sobie zajrzeć. Tam można znaleźć faktycznie wiarygodne dane na temat diety wegańskiej. Ale te wszystkie takie książki, które są napisane o dietach wegańskich, no często jednak są takie tendencyjne. No właśnie, tak. Wspomniałaś o swojej grupie, więc możemy teraz o tym powiedzieć. Masz grupę na Facebooku, powiedzmy, jak ona się nazywa i co tam znajdziemy i dlaczego każdy powinien dołączyć? Mamy dwie grupy na Facebooku. Pierwsza nazywa się Zdrowa Dieta Wegańska. No i myślę, że tam mogłyby dołączyć osoby, które chcą się zdrowo odżywiać. Dlatego, że no nie każdy weganie chce się odżywiać zdrowo. I też osoby, które mają swoje przekonania, znaczy mają takie. Czerp, czerpią informacje takie oparte na faktach i no nie podążają za takimi trendami znachorskimi i tak dalej, bo wiadomo, że mamy rozbieżność tych informacji w internecie. Druga grupa to jest dieta to jest Wegeciąża, Wege Mama. Ta grupa skupia weganki, wegetarianki w czasie ciąży, matki. Lub zainteresowane osoby lub zainteresowane na przyszłość. Zainteresowane osoby, tak, na przyszłość. Więc też tam ja wraz z, z dziewczynami, z takimi moimi praktykantkami i z dziewczyną, która też ma bloga, mama na roślinach. tam E, utrzymujemy porządek na tej grupie. A powiedz nam jeszcze, czym zajmujesz się w ogóle na co dzień i gdzie można Cię znaleźć? Można mnie znaleźć online. Mm. Ja na co dzień się zajmuję pracą z pacjentami. Czasami prowadzę szkolenia, no ale na, najczęściej to są po prostu praca z pacjentami. Ale mówisz, że online, czyli prowadzisz konsultacje po prostu przez internet? Tak, prowadzę przez internet konsultacje, bo ja mam pacjentów z, nie tylko z Polski, dlatego właśnie się zdecydowałam na, te, na tą pracę online. Na prawie koniec mam taką część rozmowy, która polega na szybkich pytaniach i odpowiedziach. Dobra. Także to są zupełnie spontaniczne, proste pytania, nie wymagające żadnej wiedzy, tylko to jest po to, żeby trochę lepiej móc poznać mojego gościa. Dobrze, nie muszę nic o polityce mówić. No. Żadnych. To dobrze. Już wystarczająco kontrowersji było na temat SOI, to już nie będziemy mówić o polityce. Pierwsze pytanie. Ulubiona restauracja wegańska w Warszawie. Od razu powiem z doświadczenia wiem, że jest trudno wybierać jedną rzecz, tak. y, kiedy odpowiadają różne osoby na moje pytania, więc mogą być trzy. Ojej, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę nie mogę odpowiedzieć, bo nie mam takiej swojej ulubionej restauracji. Dla mnie jest podstawą, żeby było y, białko w posiłku i wino czerwone. <grym> Tyle powiem. To może, to może trochę przeformułuję jak nie ulubiona restauracja, to może ulubiona kuchnia. Y, z ziemniakami. <grym> Kuchnia ziemniaczana, dieta ziemniaczana. Powinnaś y, opatentować to znaczy, taką dietę. To znaczy, wszędzie tam, gdzie są ziemniaki i czerwone wino, y, pójdę. Y, jaki jest twój ulubiony tak zwany y, cheat meal, czyli takie... Może znam odpowiedź po tym całym... Po, te, po tej całej rozmowie to już wiem dam frytki, no. Fry, ja też dołączam się. Frytki to jest najlepsza na ziemi. Ale lubię też te z batatów, żeby takie mniejsze zło. Chociaż nie, właśnie w sumie nie wiem, czy te bataty ehm, to jest rzeczywiście mniejsze to zło. To znaczy, myślę, że wszystko jedno. No mają więcej baty, karoteno oczywiście, no ale ja na przykład frytki słodkie to tak nie bardzo. Wolę te zwykłe. <laughs> Kolejne pytanie. Ulubiony obiad, który ty gotujesz w domu? Jakiś taki ulubiony przepis. Jeżeli gotujesz, to co to będzie? ziemniaki no powiem, co to będzie. To jest bardzo prosta rzecz i to się bardzo szybko robi. To jest tak, że ugotowane ziemniaki ja je sobie tłukę z jogurtem sojowym, naturalnym Dodaję do tego koperku i mam takie utłuczone, zielone, takie utłuczone ziemniaki. Do tego dodaję sałaty, różne e, sałaty, które mam w domu. E, do tego dodaję ciecierzycę, oliwki, e, dodaję ten mój nisko tłuszczowy dressing, czasami orzechy i to wszystko sobie mieszam. To znaczy nie te ziemniaki, te ziemniaki osobno, że to jest e, na ja talerzu sobie... kładę ziemniaki i, i osobno. Ja że to wszystko tak mieszkuje. To jest bardzo ciekawa sałatka. <laughs> nie, to jest tak, że mam, załóżmy, że mam kawałek ta, troszeczkę na talerzu tych ziemniaków, a wielka e, w ogóle część talerza, to jest ta sałatka z ciecierzycą, z różnymi takimi rzeczami, no i to jest taki jeden z moich ulubionych dań, no. Muszę powiedzieć. Ja uwielbiam takie jedzenie, ale białko w tym przypadku czerpiesz z ciecierzycy. ciecierzycy, tak. Ogólnie to szklanka ciecierzycy może być nawet na taką Na, jedno, na jedną osobę? Tak. E, tak, i jeszcze do tego jest ten jogurt sojowy. Znaczy ja muszę zjeść więcej tego, no. Ale plus jest taki, że em, ciecierzyca w połączeniu z ziemniakami bardzo dobrze mi się trawi. Kolejne pytanie: jakie jest Twoje marzenie zawodowe? Jedno z moich e, też e, marzeń zawodowych jest, powiedzmy, już tak jakby osiągnięte, dlatego że teraz w maju ukazuje się książka wydawnictwa PZWL. E, Moje gratulacje. Dzięki. I się mogę mam, Ogólnie mam taką cichą nadzieję, że to będzie najlepsza książka, taka, takie kompendium dotyczące e, diety wegańskiej w Polsce. Nawet nie wiem, że bo, się cieszę. Bo ta książka jest oparta na sprawdzonych informacjach, na badaniach, ale też starałam się dorzucać trochę praktycznych informacji w formie przepisów i to wszystko jest takie bardzo polskie. E, no nie ma takich wyszukanych rzeczy, mhm. gdzieś tam trzeba, nie wiem, przez internet zamawiać jakieś składniki e, do tych dań. Tak, ale tak jest też w przypadku książek, bo myślę, że jest sporo książek, jakichś tam zagranicznych, które mają w miarę tę wiedzę ugruntowaną, ale czasami jak tak człowiek sobie zobaczy te przepisy, to w ogóle to są jakieś warzywa i dodatki niespotykane u nas. Tak, ale wiesz co, bo tam w tej mojej książce przepisy to jest taka po prostu mniejszość. Większość to są informacje dotyczące planowania diety i na czym się skupiłam to to, żeby to było jak najbardziej praktyczne. Więc wszelkie takie książki dotyczące diet wegańskich powodowały u mnie niedosyt informacji. No dobrze, no wiem, że trzeba suplementować B12. No właśnie, w tym podcaście nic nie było, to jest niesamowite, ale bardzo dobrze, bo już za dużo o tej informacji. Ja tam... mam zapisane jeszcze A, całe dobra. ten suplementy, ale już nie znoszę, cię to zapytać. Wiadomo, że trzeba jeść jakieś tam różne rzeczy, że trzeba jeść zielone warzywa, ale nikt nigdy nie pisze tak dokładnie dlaczego, jaki jest mechanizm działania, jak sobie zbilansować te kwasy omega-3, ile tego białka na dzień i z których produktów, jak mógłby wyglądać adwospis, więc w tej książce będzie wszystko. Jestem zachwycona. Ja bo też sobie, Nie mogę się doczekać. Że jedno z moich pytań to było, jaką książkę o odżywianiu polecasz? I po poprzednich pytaniach tak czułam, że w sumie pewnie żadną, bo. Ale polecam kilka, tak. Ale, ale to jest najlepsza odpowiedź, że teraz wszyscy zainteresowani będą mogli pójść do księgarni i po prostu tak. kupić swoją. I bardzo, bardzo jest to dla mnie również zaskoczenie. Bardzo cieszę, że taka książka powstanie. I też um, cieszę się, że nawiązałyśmy do tych wszystkich aspektów, takie jak jak właśnie soja, czy, czy tłuszcze, czy białko, ale będzie takie miejsce, w tym przypadku Twoja publikacja, Twoja książka, gdzie ta wiedza będzie jeszcze bardziej poszerzona, bo no nie sposób w te kilkadziesiąt minut wyjaśnić dokładnie, jak nasz organizm funkcjonuje, jak sobie idealnie skomponować dietę. Także... Zachęcamy wszystkich tak, do Tak, pisałam ją przez kilka miesięcy w zeszłym roku. I jeszcze ostatnie z tych moich super szybkich pytań. E, jakie jest twoje największe marzenie podróżnicze? Ja zawsze o to pytam, bardzo mnie to ciekawi. Wiesz co, ja to mam tak, że ja zawsze chcę być w górach, więc e, chciałabym e, wyruszyć w Himalaję. Wow. No nie wiem, czy wow. no Nie wchodzę nie wysoko w góry, się. ale po prostu e, trekking. Ale e, ogólnie e, chciałabym zwiedzać góry, więc chciałabym w różne po prostu zwiedzać różne, różne góry. Jak mam tylko trzy czy cztery dni wolnego, raz na kilka miesięcy, no to gdzie ja pojadę? No, na pewno A nie nadmóżę. A dokąd na jeździsz zazwyczaj? No, zazwyczaj jeżdżę w Alpy. W jakiś e, konkretny region? Tak, e, na Słowenię e, zazwyczaj i to jest e, tak, że naprawdę to jest takie totalne, totalne bezludzie. Znaczy może nie jakieś super totalne, ale no, Powiedzmy sobie szczerze, w tej te miejscowości, które odwiedzam, to tam są trzy, cztery domy w jednej wsi. I Ale jeden sklep, jest super, który jest czynny bo... od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 18. I w tym, że po. Jak zaopatrzenie po... sklepu. No właśnie, tragicznie, tragicznie. <laughs> chyba tam wszyscy sobie, nie wiem, e, hodują, uprawiają sobie chyba wszyscy warzywa i owoce, bo w sklepie to tragedia. że ziemniaki mają. A no to z tym to na, no w restauracjach trzeba, no bo nie no. <laughs> Gotowanie ziemniaków tam jest trudne. To już było na tyle, jeżeli chodzi o pytania, ale chciałabym na sam koniec, żebyś powiedziała nam jeszcze raz, gdzie mogą Cię znaleźć nasi y, słuchacze? Typu strona internetowa, Facebook, Instagram. Jak można do ciebie dotrzeć? Jest Instagram, jest e, Facebook. E, są to dwie grupy: Ciąża, Wege Mama, Zdrowa Dieta Wegańska. E, jest, e, fanpage jest fanpage Centrum, jest fanpage Iwona Kibil, Dietetyk. Jest e, kanał na YouTubie e, Iwona Kibil. Wszystkie linki zamieścimy na mojej stronie i w opisie filmu, bo też podcast będzie oczywiście do odsłuchania na. YouTube. Na sam koniec dziękuję Ci, że przyszłaś do mojego studio i życzę Ci sukcesu książki. Także wszystkich zachęcamy do zakupu. Jeszcze raz dziękuję, że odpowiedziałaś na wszystkie moje nurtujące dziękuję pytania. Dziękuję bardzo za zaproszenie i do zobaczenia. Do zobaczenia. To był chyba jak do tej pory najdłuższy wywiad, jaki przeprowadziłam, a nagrałam ich tutaj w studio. Już kilka. Mam nadzieję, że rozwiał wątpliwości wielu zainteresowanych dietą roślinną lub wielu niedowiarków. Którzy wątpili w to, że dieta wegańska jest zdrowa dla człowieka? Napiszcie mi w komentarzach swoje opinie. Czekam na Wasze łapki w górę pod filmem na YouTube, ale pamiętajcie, że tego podcastu możecie też posłuchać na mojej stronie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie więcej wątpliwości odnośnie diety roślinnej, napiszcie mi o nich w komentarzach. Może poświęcę jeszcze jakiś odcinek na kolejne pytania związane z trudnymi aspektami diety wegańskiej. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia.